Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. Tym zarazem zajmiemy się projektem Pocket. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Pocket to według mnie bardzo mało znany projekt, pokrywający dosyć ciekawą i według mnie interesującą i perspektywiczną niszę. Pocket tak naprawdę będzie pozwalał na łączenie się z obecnie funkcjonujących, powiedzmy, scentralizowanych aplikacji, czyli z takich, których w większości obecnie korzystamy, łączenie się z tych aplikacji do blockchainów. Na ten moment sieć Pocket, bo również ten projekt jest realizowany jako sieć zdecentralizowana, bazująca na nodach, które konsensus osiągają za pomocą algorytmu bazującego na proof of stake. Także tutaj zastosowanie jest takie, aby właśnie umożliwić osobom tworzącym aplikacje integrację ich aplikacji poprzez zdecentralizowaną sieć z innymi blockchainami, czyli tak de facto z innymi zdecentralizowanymi sieciami. Myślę, że mając na uwadze rozwój projektów kryptowalutowych, rozwój całej technologii blockchain, projekt jak najbardziej ciekawy, godny uwagi i przede wszystkim zorientowania się, o co tak naprawdę w tym chodzi. Na ten moment w lutym 2020 roku projekt Pocket uruchomił swój testnet, także również można go w jakimś stopniu już testować. Jest dostępna również dosyć ciekawa i dobrze zrobiona dokumentacja, także tutaj projekt wychodzi frontem przede wszystkim najpierw do programistów, do deweloperów, z tego względu, że to właśnie ich rozwiązania będą tworzyły cały ekosystem, będą tworzyły i skalowały ten projekt. Tutaj ciekawy jest również ekonomia tokena POCT, ponieważ każde odwołanie do API z tej zdecentralizowanej sieci Pocket Network będzie po prostu kosztowało token POCT. Natomiast tokeny POCT będą również możliwe do pozyskiwania w ramach właśnie stakingu utrzymującego całą sieć. Także tutaj ta ekonomia tokena, to token ekonomii jest dosyć, myślę, że czytelne i jak na tego typu projekt można śmiało powiedzieć, że proste. Z ciekawych rzeczy na ten moment projekt Pocket wspiera sieci takie jak Ethereum, Open Application Network, planuje również wspierać Tezosa. Także tutaj myślę, że rozpoczęli od dosyć interesujących projektów. Również mamy możliwość połączenia się poprzez Pocket Network ze swoich aplikacji do sieci projektu Icon, czyli bardzo popularnego chińskiego blockchainu. Jak najbardziej myślę, że to jest prawidłowy rozwój tego typu aplikacji. Tutaj na widocznym właśnie schemacie na ekranie mamy pokazane tak dosyć obrazowo, w jaki sposób ten projekt ma funkcjonować, czyli poprzez Pocket Network będzie możliwe łączenie się z obecnie funkcjonujących, tradycyjnych, nazwijmy to, scentralizowanych aplikacji do właśnie zewnętrznych, rozproszonych rejestrów opartych o blockchain. I taki jest właśnie zamysł tutaj autorów tego projektu. Warto tutaj również zwrócić uwagę na roadmap, jest on dostępny. Co ciekawe, chociaż w zakresie tego testnetu, ponieważ projekt śledzę już od jakiegoś czasu, chociażby z zakresu tego testnetu, ten roadmap został w miarę zrealizowany, ponieważ testnet został uruchomiony w lutym 2020 roku,
co pokrywa się z założeniami w roadmapie. No, teraz warto, myślę, że śledzić, ponieważ zostało nam już niedużo czasu, czy w drugim kwartale 2020 roku Pocket uruchomi swój mainnet i czy te tokeny będą tak naprawdę dostępne dla społeczności. Także myślę, że to jest dobry moment na przyjrzenie się temu projektowi, na śledzenie go, o ile jeszcze ten projekt nie jest według mnie tak bardzo znany i projekt ten rzadko kiedy, przynajmniej według mojej opinii, według tego co obserwuję, zdobywa trakcję w mediach społecznościowych. Przechodząc na GitHuba, tutaj dla osób, które może po raz pierwszy zapoznają się z analizą projektu na moim kanale, krótko omówię podstawowe komponenty, na które zwracam uwagę podczas omawiania projektu właśnie bazując na GitHubie. Przede wszystkim widzimy tutaj oznaczenie Verified na stronie głównej organizacji Pocket Network. Oznacza to, że podmiot rejestrujący tutaj stronę na GitHubie jest również właścicielem domeny tutaj pokazanej jako adres Pocket Network, także mam pewność, że nie jest to tak naprawdę przejęte fałszywe konto podszywające się pod projekt Pocket Network. Uwagę zwracają również repozytoria, w sumie mamy ich 78, 6 tutaj jest przypiętych, zagwiazdkowanych przez właśnie osoby odpowiedzialne za projekt i te repozytoria należy traktować jako takie najbardziej znaczące dla całego ekosystemu. Uwaga, na pewno zwracają tutaj dosyć małe liczby związane z popularnością tych repozytoriów na samym GitHubie. Tym bardziej potwierdza to moją opinię, że po prostu projekt jest jeszcze bardzo mało znany i tym bardziej myślę, że warty zainteresowania. Może krótko omówimy sobie projekt repozytorium Pocket Core, czyli tak naprawdę repozytorium, który tworzy projekt Pocket. Jest to właśnie implementacja całego protokołu. Zwracam uwagę tutaj na branche. Obecnie mamy 6. Tutaj te branche typu Steli są to branche, na których nic się nie działo od minimum 3 miesięcy, także w swoich analizach zawsze zwracajmy uwagę jedynie na te branche aktywne i przede wszystkim na główną, domyślną gałąź kodu. Co ciekawego dalej można tu zobaczyć, to moim zdaniem release'y, czyli kolejne wydania aplikacji. Są to oczywiście cały czas pre-release'y, czyli takie wydania przed tym głównym wydaniem, przed mainnetem. Uwagę moją zwraca to, że są one dosyć często i sukcesywnie wydawane, także tutaj jest to dobry przykład prowadzenia projektu oraz tego, aby śledzić postępy właśnie w projektach takich open source'owych, w projektach przechowywanych na GitHubie czy na systemach pokrewnych. Jeśli chodzi o zakładkę issue, czyli to co jest zgłaszane przez społeczność, zwróćcie uwagę, że mam tutaj ponad 600 zamkniętych issue, 3 obecnie otwarte, z czego jeden oznaczony jako bug. Ten bug zdecydowanie pewnie będzie wyeliminowany w momencie jeszcze przed pojawieniem się kolejnej wersji release. Także tutaj według mnie dosyć ciekawie to wygląda oraz jak najbardziej prawidłowo. Projects, tutaj widzimy release kandydata w wersji 0.4.0 i na ten moment nie mamy już w zasadzie ticketów, które należy by wykonać, aby tą wersję wydać, także według mojej opinii należy się spodziewać w zasadzie na dniach kolejnej wersji release candidate oznaczonej 0.4.0, ponieważ z tego, jak widzimy, można śmiało, myślę, że wywnioskować, że wszystkie tikety, wszystkie zgłoszenia zostały przez zespół rozwiązane. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na które również mocno zwracam uwagę i do którego przykładam dużą wagę w swoich analizach, to tutaj brakuje niestety informacji o prowadzonym programie Bug Bounty. Natomiast ciekawa informacja jest taka, ona tutaj również znajduje się na stronie,
jeśli chodzi o właśnie podaż, o dystrybucję tokenów, to spora część tokenów tutaj w domyśle, w zamyśle organizatorów jest właśnie przeznaczona na projekt Bug Bounty, także myślę, że zostanie ten program wkrótce jak najbardziej uruchomiony, co myślę, że jest dobrą opcją dla tego typu projektu, jak zresztą dla każdego tak naprawdę projektu informatycznego, posiadanie projektu Bug Bounty, czyli programu, w którym członkowie społeczności, tacy bardziej techniczni, bardziej zorientowani na bezpieczeństwo, są w stanie pozyskiwać nagrody w zamian za zgłaszane błędy i podatności tutaj w proponowanym przez zespół rozwiązaniu. Także myślę, że na ten moment to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt, jeśli chodzi o projekt Pocket. Myślę, że warto go śledzić, warto się nim zainteresować, przynajmniej wejść sobie na stronę, poprzeglądać i sprawdzić, czy to, co tutaj zespół ma nam do zaoferowania, w jaki sposób rezonuje to z naszymi przekonaniami co do wyboru projektu. Myślę, że projekt ten jest dobrze prowadzony. Zobaczymy, jak wyjdzie Mainnet, zobaczymy, jaka będzie dystrybucja tokenów i tak naprawdę to wszystko. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas na wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do sekcji komentarzy w celu zadania pytań. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję. Cześć.